Kto zapracował, jak to się mówi, na pracę marzeń? Trzech testerów atrakcji Opola, którzy przyjadą do nas z całej Polski są to pani Klaudia Warzyńska z Bolkowa, pani Nikola Gontarz z Gdańska i pani Małgorzata Wójcik z miejscowości Goszt są to osoby, które przysłały do nas listy motywacyjne, jedne z tysiąca listów motywacyjnych, w których w najciekawszy, najbardziej oryginalny sposób uzasadniły, dlaczego chcą przyjechać do stolicy polskiej piosenki. Jakie to były motywacje, które kierowały tymi osobami? To były bardzo różne motywacje, bo mamy wśród tych osób rodzinę z dwójką dzieci, i oni szukają takich miejsc rekreacji. Podoba im się nasz ogród zoologiczny, który znają głównie ze zdjęć i doniesień medialnych. Wiedzą, że w Opolu jest nowe akwarium, wiedzą, że są tygrysy, które ch ch chcieliby zobaczyć. Ale mamy również panią, która przyjedzie do Opola. Nigdy w naszym mieście nie była, ale z kolei jej mama i babcia kilkadziesiąt lat temu miały okazję zwiedzać Opole i mają wspomnienia związane z naszym festiwalem i bardzo chciałyby do Opola przyjechać, więc ich również zaprosiliśmy. Są w tym gronie również studenci. Jest dwoje studentów z Gdańska, którzy też w piękny sposób opisali, że nigdy w Opolu nie byli. Jest to drugi koniec Polski, ale bardzo chcieliby Pole poznać, bo słyszeli o nim wiele dobrego, więc mamy przekrój. Będą oni zwiedzać w różnych terminach i oceniać nasze atrakcje z punktu widzenia turystycznego. Nie możemy się już doczekać ich wizyt w Opolu. To będą długie trzy dni chyba pracy, marzeń. Tak, to będą długie trzy dni. Jeszcze nie znają do końca planu, bo nie odkrywaliśmy jeszcze do końca kart. Na razie przedstawiliśmy tylko ogólny zarys tych atrakcji, które odwiedzą w Opolu. Wiemy na 100%, że to będą trzy dni, czyli piątek, sobota, niedziela. Ci laureaci już wybiorą sobie terminy, które z nimi uzgodnimy. Prawdopodobnie będą pewnie te terminy wakacyjne, bo ja myślę, że to jest najlepszy termin do tego, żeby tutaj odwiedzić nasze miasto, ale dopasujemy się. No, i te zwiedzanie trzydniowe to faktycznie będzie taki, taki maraton, choć chciałabym, żeby jednak zobaczyli klimat naszego miasta, tego slow miasta, też żeby to nie była taka gonitwa od atrakcji do atrakcji, żeby odczuli klimat naszego miasta i na pewno odwiedzą przede wszystkim nasze największe atrakcje szlakiem muzycznym. Zaczynając, czyli Muzeum Polskiej Piosenki, scena amfiteatru topowa, wieża piastowska, która stoi tuż obok, jako zabytek obronny, oczywiście, będzie. Będziemy też wracać do, do tradycji, do, do historii, czyli zajrzymy do Muzeum Wsi Opolskiej, żeby zobaczyć, jak kiedyś mieszkano w, w dawnych czasach na wsi. Ale też będziemy mogli zajrzeć właśnie od kuchni i zobaczyć, jak, jak mieszkano na przykład w Kamienicy Czynszowej 100 lat temu w, jako mieszczanie w Opolu. Oczywiście, no wiadomo, najważniejsza perełka, czyli opolskie zoo i nowe, nowe atrakcje, czyli akwarium z egzotycznymi rybami, ale też wiadomo, starówka, ale jak wie polski piosenki. I, i mnóstwo na swoje jeszcze rzeczy. Mamy też jeszcze opolską kuchnię oprócz tego. Oczywiście tego nie może zabraknąć. Jesteśmy na Śląsku, także śląskie potrawy również wiadą na stół i laureatki, tak, ze swoimi osobami towarzyszącymi będą mogli odwiedzać również nasze opolskie restauracje, to im zapewniamy, będą mogli zobaczyć kuchnię opolską i poznać ją i zasmakować. Czy powstanie swoisty raport z tego pobytu, no bo patrzą na nasze miasto ludzie zupełnie innym okiem, zupełnie innych miejsc w naszym kraju. Taki jest plan. Zależało nam na tym, żeby wybrać standardowych turystów, że tak powiem, bo mieliśmy dużo zgłoszeń od blogerów turystycznych, od osób, które zawodowo zajmują się zwiedzaniem, ocenianiem atrakcji, ale nam zależało na takich zwykłych, standardowych turystach, którzy przyjeżdżają, mogą przyjechać do naszego miasta właśnie po to, żeby spojrzeć na miasto z ich perspektywy, żeby oni dali nam ten feedback, tą informację zwrotną, co się podobało, a co być może jest do poprawienia, żeby nasze miasto było jeszcze bardziej atrakcyjne.